Dzień dobry Państwu. Witam w Centrum Edukacyjnym POLIN. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Panem Lechem Jęczmykiem na temat końca cywilizacji białego człowieka, a tym samym końca historii takiego państwa, które się kiedyś nazywało Polska. Jedno z drugim jest związane. To może być związane z moim wiekiem, ponieważ sam zbliżam się do końca, ale doszedłem do przekonania, że to, na co patrzymy na świecie, ma jeden wspólny mianownik: koniec świata białego człowieka. Nie jest to koniec świata w ogóle, ponieważ rozwijają się wspaniałe, nowe zupełnie sprawy, tak zwany BRIC, to znaczy Brazylia, Rosja, Rosja, Indie. Indie i Chiny. Niektóre dopisują jeszcze do tego południową Afrykę, ale mnie się wydaje, że to jest na siłę, żeby sprawić przyjemność czarnoskórym kolegom naszym. A jakiś profesor, z czego on jest tam profesorem? Rada Języka Polskiego wystąpił za skasowaniem słowa Murzyn, No proszę. czyli manipulacje na języku trwają. Chciałbym powiedzieć, jako niedoszły językoznawca, że mamy w polskim kilka narodowości, które występują w formie długiej i skróconej: Tatar, Tatarzyn, Węgier, Węgrzyn, Maur albo Mur i Murzyn. To jest po prostu długa forma od Maura, Murzyn. Bo myśmy nie znali samych, prawda, Murzynów, tylko tak nazywaliśmy Arabów, ciemnoskórych z Afryki, wszystkich. No więc, dlaczego Murzyn nie może być, a Węgrzyn może być, Tatarzyn może być? Do czasu. No, może rzeczywiście. No i tak. Otóż. Panie Lechu, ale jeżeli jest koniec jakiejś cywilizacji, jeżeli w tym Tak. kierunku to idzie, to musi być coś w zamian. Czy ci, którzy zarządzili koniec cywilizacji białego człowieka, mają jakąś propozycję w zamian? Biały człowiek sam popełnia samobójstwo na oczach świata. Kiedy ja chodziłem do szkoły, to biali ludzie stanowili większość na świecie. Teraz zjechali do, nie wiem, nie chcę Na trzecie podawać miejsce. niedokładnie, gdzie tam trzecie. Daleko już po prostu wyprzedzili na Chińczycy, Hindusi, Afrykanie. Brazylijczycy, Afrykanie jako całość, może tak. No, biali ludzie przestali się rozmnażać, można tak powiedzieć, prawda? I w dodatku istnieją silne ruchy społeczne, pobudzone sztucznie, ale naturalne, że dziesiątki tysięcy kobiet wychodzą na ulicę i mówią, że nie chcą mieć dzieci, albo próbują zachęcić kogoś, żeby im zrobił dziecko tak, żeby mogły je zabić. No, to są takie chętne do aborcji, prawda? Ale najpierw musi być jakiś chętny, żeby im to zrobić Żeby dziecko. się dziecko poczęło. Tak. No więc tak to wygląda. Ta cywilizacja upada. Samo to, jak władze europejskie ustanawiają na przykład sprawy paliwa, że nie wolno używać węgla, co uderza zwłaszcza w takie kraje jak Polska, która ma węgla jeszcze pod dostatkiem, i każe wiatrakami napędzać urządzenia. Nie wiem, czym tam jeszcze. Gazem, który trzeba sprowadzać. Sprowadzamy sowiecki gaz, rosyjski, przepraszam, z Niemiec, okrężną drogą i tak dalej, i tak dalej. Zabawy niesamowite. Wszystko sprawia, że rzeczy wytworzone u nas będą drogie i będą przyjeżdżały rzeczy z Chin. My będziemy się zadłużać. Czy można się zadłużać w nieskończoność? To jest pytanie, ekonomiści nie są zgodni co do tego.
W każdym razie długi amerykańskie w tej chwili, gdyby w banknotach 100-dolarowych ułożyć, to sięgają do księżyca. No więc wiadomo, że Amerykanie nigdy nie spłacą swoich długów. Co to oznacza? No, ktoś przyjedzie i odbierze? Nie, bo oni mają te bomby jądrowe. I w tym wszystkim sprawa polska. Parlament Europejski przeprowadził w środę 10 marca debatę pod tytułem Rządowe próby uciszenia wolnych mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii. Mhm. To znaczy Polska ucisza wolne media. 5 frakcji Parlamentu Europejskiego przygotowało projekt rezolucji, która daje ogromne przywileje środowiskom wpisującym się w rewolucję seksualną. Unia, jak zdecydowano, staje się strefą wolności osób LGBT. W rezolucji podjęto zapis, który ma obligować Komisję Europejską do podjęcia działań zmierzających do zalegalizowania przez wszystkie kraje Unii związków osób tej samej płci, także uznania adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. I cały czas jest lansowana teza, że w Polsce nie ma wolności dla osób pedalizujących. I w środę, jak podaje pani Jadwiga Wiśniewska, niech Bóg ją ma w swojej opiece, mieliśmy do czynienia ze zmasowanym atakiem na Polskę. Oskarżano nas o brak tolerancji wobec osób o innych poglądach, a także o łamanie podstawowych praw człowieka. A więc zboczenia zaliczono do podstawowych praw człowieka w ten sposób. Tak wyglądamy, prawda? I co to oznacza? Takie same rzeczy dzieją się w Australii, w Stanach Zjednoczonych. Chociaż niektóre stany się bronią i będą bronić, to się skończy, jak sądzę, rozpadem Stanów Zjednoczonych na kilka jednostek. Przypominam, że stan, state angielski, oznacza państwo, a więc to są zjednoczone państwa, które mogą się łatwo rozpaść. Różnice prawne są dość duże. Na przykład w większości stanów jest kara śmierci, w niektórych została zniesiona. Więc to daleko idące różnice. I co to wszystko oznacza? Cywilizacja przeciętna to ma około takie super państwo, powiedzmy, ma około 250 lat. Potem zaczynają się kłopoty, rozpada się. I wszystkie kończą podobnie. Ogromna popularność zboczeń seksualnych. Kobiety do rządów i do władzy w jakiś sposób. Przypominam, Rzymianie mówili, my rządzimy Rzymem, a nami kobiety. Szalone różne rodzaje pomysłu. Czy normalny jest kraj, w którym kobiety nagle zaczynają drzeć na sobie spodnie? Producenci produkują od razu podarte spodnie. Dziurawe, podarte. Tak. No ciekawe, przecież to jest szaleństwo. I to wszystko się dzieje w Stanach, w Unii Europejskiej, w Australii również. Tu przoduje stan Wiktoria. Polska ma ostatnią szansę, żeby nie brać udziału w tym upadku. Może jeszcze stać się Arką Noego z Węgrami, Słowenią, o które nas oskarżają, do której dołączyłaby reszta Europy Środkowej, krajów, które mają za sobą doświadczenie komunizmu i nie chcą go powtarzać. A to się dzieje w Europie Zachodniej. Oprócz tego zwróćmy uwagę, że los składaków jest zawsze niepewny. O składakach mówię państwa złożone z różnych narodowości, z różnymi tradycjami. Na naszych oczach rozpadł się potężny Związek Sowiecki, który twierdził, że 1/6 świata zajmuje.
nie przetrwał. Przewalał rządy w Angolii, w Republice. Ale nie dotrwał do 250 lat. Nie, bo też może ten czas ulega skróceniu teraz. Aha. Ja mam ciekawą teorię, która znajdowała potwierdzenia od Rosjan. Otóż Putin, tak jak wielu tych młodych kagiebistów wówczas dziarskich i świetnie wykształconych, on przecież w Berlinie urzędował oficjalnie jako przedstawiciel KGB. I oni czytali książkę Asimowa, emigranta żydowskiego z... Czy to jeszcze była Rosja, czy już Związek Radziecki? Chyba po rewolucji jeszcze wyjechali z Krymu. I jego cykl powieściowy Fundacja, właściwie istotna jest ta pierwsza, w której istnieje genialny mędrzec, taki, który z jego wyliczeń wynika, że świat zbliża się do końca, do klęski i postanawia uratować go, tworząc taki przetrwalnik państwa, który odżyje i odrodzi to państwo. I miałem potwierdzenia, że młodzi kagiebiści zaczytywali się tą powieścią i chcieli, taka łatwa likwidacja Związku Sowieckiego, to był wynik tego, że oni tym kierowali. Potem, jak sądzę, to się rozpełzło, bo decydujące są czynniki ludnościowe. Starzenie się ludności, duży procent ludności narodowości nierosyjskiej, tutaj z Azji Południowej, muzułmańskiej w tej chwili. Muzułmańska ludność, która w wojsku podobno już jest 40% szeregowców to muzułmanie. No więc to utrudnia tworzenie państwa narodowego. Wtedy może istnieć państwo narodowe odpada. Co może istnieć? Musi istnieć cesarstwo, czyli władza totalitarna, która rządzi wszystkimi narodami, pozwalając im rozwijać swoją religię czy kulturę. No i takie są cele jak gdyby Rosji, to wiele osób to podkreśla. Tak, no to jest nieuniknione. Kilka religii oficjalnych państwowych rosyjskich jest. To jest nie tylko prawosławie, ale także islam, także religia żydowska. Buddyzm, tak. To są wszystko religie państwowe na swoim terenie, mające pełne poparcie państwa rosyjskiego. No i Związek Sowiecki się rozpadł. Jugosławia się rozpadła w bardzo krwawych walkach. To, że Rosja tak, Związek Sowiecki tak łagodnie to przeszedł, bez krwawo, to jest niezwykłe wydarzenie. Pamiętajmy, że i Imperium Brytyjskie, i Francuskie rozpadały się wśród walk bardzo krwawych. Rosja potrafiła to wyjść z tego. Może dzięki temu, że Putin i inni dzielni kagiebiści czytali Asimowa. No i w związku z tym śmieszne po prostu próba tworzenia nowego imperium wielonarodowego. Jasne jest, że Unia Europejska się rozpadnie przy pierwszych większych kłopotach. Zresztą ta epidemia, pandemia, jak niektórzy już mówią, koronawirusa, pokazała, że każdy kraj działał we własnym interesie, we własnym zakresie. Nie było czegoś ogólnego. Także upadek Unii Europejską czeka ten sam los wieży Babel. Każdy taki składak prędzej czy później upada przy pierwszych, większych kłopotach. Drugą rzeczą taką charakterystyczną dla świata to jest koniec demokracji. Może jeszcze się mówi, używa się tego słowa, ale ono już znaczy co innego. Utrzymywanie demokracji jest niecelowe i szkodliwe w związku z tym, że wielkie koncerny
są już silniejsze od wielu państw. W pierwszej dziesiątce państw największych, najsilniejszych jest już kilka koncernów, a dalej i więcej. To między innymi Big Pharma, różne zbrojeniowe rzeczy. I po prostu, co się dzieje? Działają skuteczniej niż państwa, ponieważ nie muszą się liczyć z demokracją. Odbywa się jedno posiedzenie zarządu, podejmują decyzje i na całym świecie filie ruszają do wykonania tych zadań. Po prostu szybciej podejmują decyzje. Muszą wygrać i wygrywają. Również no bardzo ważne są rzeczy, o których się nie mówi. W Polsce na przykład nie podaje się ilości Żydów, albo podaje się tylko tych religijnych, chodzących do synagogi, to jest ich 1200, nie wiem ile, ale nie wolno ich liczyć. Oficjalne żydowskie stanowisko jest takie, że liczenie Żydów to jest początek do ich palenia. Sami to wymyślili. I tak było w Libanie na przykład. Liban był państwem bardzo istotnym, ponieważ był bankierem Bliskiego Wschodu i nie tylko. No komuś to przeszkadzało, więc rozwalono Liban. I tam była taka sytuacja, że Libańczycy, wyznawcy maronickiego chrześcijaństwa i Mahometanie no, stanowili ludność państwa nie wiadomo jak. Zmieniało się to na korzyść islamistów, jak prawie zawsze. I był zakaz liczenia ludzi według religii, podawania w Libanie. Nic to nie pomogło, kraj został rozwalony. W ogóle biali stanowią coraz mniejszy procent ludności świata. Odchodzą. Ale to wydaje mi się, że również sprawa inteligencji jest tutaj jakoś podupada inteligencja. Nie ma wybitnych mężów stanu, ale nie ma też wybitnych pisarzy. No kto dostaje nagrody Nobla teraz? Jakieś panienki. I co? Kraje odwracają się od swojej przeszłości. To jest dla kraju zguba. To jest odcinanie się od korzenia. Na przykład w amerykańskich szkołach wycofuje się książki znanego autora, zarzuca mu się rasizm. Choć w 1998 roku jego książki były wykorzystywane do promocji tolerancji. 44 miejscowe szkoły w Stanach zmienią swoich patronów. Usunięci mają być ci, których uznaje się dziś za rasistów i seksistów. Takich jak Jerzy Waszyngton. O! Abraham Lincoln. Ameryka bez... Bez Lincolna i Waszyngtona. I Waszyngtona. No to widzimy, co się dzieje. No, co, z czym się będą ci ludzie utożsamiać. Likwiduje się świat białego człowieka. Przede wszystkim to wynika z nieposiadania dzieci. To jest często maskowane, jeżeli się podaje tak jak we Francji ogólną ilość urodzonych, nie podając ile z tego to są dzieci arabskie. No i tyle. Jest sytuacja taka, że Polska ma szansę, ma ostatnią szansę, żeby nie ulec temu ostatniemu samobójczemu prądowi. Musi odczepić się, wystąpić z Unii Europejskiej albo zachowywać się tak, żeby nas wyrzucono. Bo Anglicy mieli powiedzenie, że dżentelmen nigdy nie rzuca żony, zachowuje się tak, żeby żona go wyrzuciła. No więc można i tak, i tak. W każdym razie traktowanie Polski i Węgier jest w tej chwili obraźliwe i trzeba, nie wiem dlaczego,
nasze władze, nasze rządy zapomniały, że Polacy mieli kiedyś honor i że takich rzeczy nie powinno się znosić. No i tyle. Trzeba tworzyć Arkę Nowego, mówię, z Węgrami, ze Słowenią i kto jeszcze dołączy do nas. Inni zobaczą wkrótce, co się będzie działo w Unii Europejskiej. Czechów nie bierzemy pod uwagę? Czesi przyłączą się, jeżeli zobaczą w tym swój interes. Czesi, jak to Czesi? Chorwaci? Chorwaci tak. Chorwaci są, nawiasem mówiąc, najbliżsi Polakom, jeżeli chodzi o miejsce pochodzenia i powiedzmy czynniki takie rasowe, składniki krwi i tak dalej. Oni wywędrowali gdzieś z tych terenów, w których byli razem z Polską. Mhm. Jak pan ocenia działania Szwajcarii w sprawie zakazu burek i meczetów? Czy to jest takie jak gdyby szczere działanie ku ratowaniu cywilizacji białego człowieka i ku ratowaniu Szwajcarii, czy jest tam jakieś drugie dno, jakiś podtekst? Nie, to jest kultura szwajcarska. Tam jest prawdziwa demokracja. Znaczy demokracja bezpośrednia. Ludność jakiegoś kantonu żąda głosowania, w jakiej sprawie głosowanie jest i nie ma gadania. Także to ludzie sami decydują po tym, jak zobaczyli, że liczba Mahometan, którzy chodzą w swoich strojami, nawet się wyróżniają, prawda? Arabowie budują jakieś pałace. W Arabii Saudyjskiej książę, który osiągał pełnoletność, dostawał pałac w Szwajcarii. Teraz to już jest niemożliwe, jeżeli po głowie książąt ogromnie się zwiększyło, jest na przykład 50, no to 50 pałacy nie budują. Ale mieszkają w takich pałacach, mają jakieś niesamowite rzeźby, przeważnie takie półpornograficzne albo i całkiem pornograficzne. No w każdym razie ludności tej kontynuującej tradycje szwajcarskie, gdzie tradycją był chłop i żołnierz. Każdy służył w wojsku i był w Polsce taki jeden z dowódców armii szwajcarskiej. Rozmawiałem z nim. No to jest bardzo ciekawa organizacja, powiedzmy. Jak się ogłasza mobilizację, to ja pytałem, jaki jest termin mobilizacji. On mówi, że termin jest 2 dni, ale na ogół wszyscy po pół dnia już są na miejscu. I mają, co robią? Służy się dość długo, do 60 chyba roku życia i ta sama grupa żołnierzy wykonuje to samo zadanie. Na przykład na zakręcie drogi, na lekkim wzgórzu stoi taki budynek drewniany i jak są ćwiczenia wojskowe, to przednia ściana domu opada na łańcuchach i w środku stoi armata, która jest wycelowana w określony punkt na drodze. Nic tam nie przejedzie, bo oni od, powiedzmy, przez 30 lat wstrzeliwują się w ten sam punkt. To jest ich zadanie. Są schrony lotnicze, nie schrony, dla samolotów to są hangary. Są wydrążone w ścianach górskich, w górach. I tam też na komendę, na znak, kładą się te słupki oddzielające prawą i lewą stronę. I autostrada zmienia się w pas startowy i z góry wylatują samoloty, które jeszcze, co ciekawe, specjalnością pilotów szwajcarskich było 40 lat temu, może jest, czy zachowali to, latają głową w dół i to im pozwoli prześlizgiwać się tuż nad skałami.
niezrównani są, jeżeli chodzi o to na swoim terenie. No takie rzeczy, więc Szwajcaria ma wiele tego i łatwo się nie podda. Ludność broni swoich przywilejów i starych metod. Mały kraj, ale trudny do zdobycia. No, on był, jak wiadomo, neutralny i nie brał udziału w wojnie. Ja to już chyba kiedyś tutaj opowiadałem, jak w całej Europie obowiązywało zaciemnienie. Państwo nie wiedzą, co to jest. Nie wolno było po określonej godzinie palić świateł w domu, a jeżeli, to musiały być ścisłe rolety i w niektórych krajach, tak jak w Polsce, patrol mógł strzelić w takie okno, gdzie się paliło światło, a w innych krajach przychodzili do domu, stukali i mówili: proszę zgasić światło, kara wynosi tyle i tyle. No więc tak to wyglądało. Natomiast Szwajcaria paliła się i odgrywała rolę takiej europejskiej latarni morskiej. Piloci brytyjscy, którzy bombardowali w nocy, Amerykanie mieli szybsze samoloty i bombardowali w dzień. Anglicy byli wolniejsi, więc bombardowali w nocy. I w ten sposób nie wchodzili też sobie w drogę. I dla nich Szwajcaria była takim znakiem rozpoznawczym, właśnie latarnią morską. I Niemcy zażądali od Szwajcarii, nie pamiętam, czy żądali, czy prosili, żeby jednak wyłączała na noc światło. A Szwajcarzy powiedzieli: a nam jest wygodnie ze światłem, jak wam się nie podoba, to musicie sami wyłączyć. No to nie zdecydowali się zaatakować Szwajcarii i druga taka rzecz, Szwajcarzy zmusili do lądowania eskadrę najnowszych Messerschmittów odrzutowych, które były wtedy wielkim jakby odkryciem i tajemnicą wojskową oczywiście. Zmusili ich do lądowania. Na swoim terytorium? Na swoim, tak, tak. Amerykanie, czy Niemcy znowuż protestowali. Zwrócili się, żeby im oddać. Szwajcarzy rozpoczęli negocjacje i wojna się skończyła. No, nie. Zawarli układ, bardzo ciekawy. To znaczy, Niemcy musieli zapłacić, nie wiem, jakąś liczbę, nie chcę w tej chwili powiedzieć, nowych ciężarówek wojskowych. Odpowiednią ilość musieli dostarczyć Szwajcarom. A Szwajcarzy wówczas co zrobili? Oddali im Messerschmitty? Nie. Zaprosili niemiecką komisję i wysadzili je w powietrze na oczach Niemców. To znaczy, co Niemcy z tego mieli? To, że one nie poszły dalej, że nie sprzedali na przykład Amerykanom tych samolotów, czy coś takiego. No więc jakiś interes mieli. Ale w każdym razie Szwajcarzy... Nie odzyskali. Szwajcarzy okrutnie tutaj negocjowali. Także jeszcze resztki tej wolności rządów ludu w Szwajcarii są i działają. Panie Lechu, wspominał pan przed chwilą o pewnym przepychu, o pałacach władców muzułmańskich. To są tematy, które zawsze budzą duże emocje. Ostatnio była sprawa pana Nawalnego, który oskarżył Władimira Putina o jakiś pałac nad Morzem Czarnym. Okazało się, że właścicielem tego pałacu jest jakiś znajomy Putina, pan chyba Sommerstein, coś takiego. I że Putin faktycznie tam był 2 czy 3 razy w tym pałacu z jakimiś podziemnymi przejściami i tak dalej, no ale nie jest jego właścicielem, czyli nie była to prawda. Prawdopodobnie pan Sommerstein też jest jakimś tam służbowym, kagiebistą czy coś. Oczywiście, to można załatwić. Za coś załatwia. Za to coś mu się za to należy, tak, że firmuje tak swoim nazwiskiem pałac pana Putina, który stoi. Służba czeka na
na skinienie, żeby przyjechać. Natomiast pojawiają się co jakiś czas informacje o różnych rezydencjach, pałacach innych przywódców i w sumie im kraj jest troszeczkę, nie wiem, uboższy, skromniejszy, to one budzą większe emocje. Zdaje się, że ostatnio ktoś na temat prawdziwych czy rzekomych pałaców prezydenta Białorusi się wypowiedział. Może pan by, jeżeli ma pan jakieś informacje, się tymi informacjami podzielił. Tak, oczywiście. Łukaszence zarzuca się, że ma kilka pałaców. Ja nie wiem, jaki jest stopień ich wspaniałości czy bogactwa. Jedno trzeba powiedzieć. Łukaszenko rozwinął Białoruś nieprawdopodobnie teraz, ale dokonał zmian mentalnych. To znaczy Białorusini poczuli się narodem. Bo przedtem to było to słynne, prawda, jak go pytali, jaki on jest narodowości, to był ja tutejszy, tak? Więc w tej chwili istnieje już takie poczucie dumy narodowej i należności do tego. Jak jest z pałacami? Otóż trzeba powiedzieć, że kolega Łukaszenko jest półcyganem. Mamusia jest Białorusinką, jest właśnie miejscowa, jest tutejsza. Natomiast tatuś był przejezdny cygan. I ta natura cygańska odzywa się w koledze Łukaszence i musi co jakiś czas zmieniać miejsca. Musi się przenosić. Więc te jego kilka pałaców ma swoje uzasadnienie głęboko w jego pochodzeniu, w jego genetyce, można powiedzieć. Czyli nie przesiadł się do jakiejś przyczepy kempingowej, do jakiegoś wozu cygańskiego. Woli się przemieścić i mieć kilka miejsc do mieszkania na terenie Białorusi. Ja znam taką sytuację, o dziwo, z Francji. Kuzyn żony, jego syn tam się związał z cyganami. Ożenił się z cyganką też. No i tam jego zięć też, to znam te opowieści. Przychodzi, przede wszystkim we Francji cyganie jeżdżą czarnymi samochodami wszyscy. Po tym się ich poznaje. Ja jeszcze z młodości, z lat 60. pamiętam, jak trafiłem, jechałem nie ja samochodem, byłem pasażerem i trafiłem na tabory cyganów, które zjeżdżały się na jakiś doroczny taki zjazd. I to były piękne wozy, rzeczywiście pięknie pomalowane, kolorowe, zdrowe, ładne konie. To jeszcze jeździli wozami konnymi. A we Francji jeździ się wozami czarnymi w każdym razie. I słuchaj, nadchodzi wiosna i cyganie wyruszają na południe. Drogi są zawalone cygańskimi wozami. Dojeżdżają do morza, popatrzą chwilę i wracają. Ale musi odbyć podróż wiosenną. We krwi to jest, tam po prostu. Ale może wróćmy do prezydenta Łukaszenki. To właśnie jest na marginesie jego, że on też musi się przenieść, przychodzi wiosna, gdzieś się przenosi. Ja widzę, że jego rola jest pozytywna. Niewątpliwie stworzył państwo z Białorusi. Oni produkują samochody. Polska nie produkuje samochodów, tak? Czy, nie wiem, czy rowery produkujemy, czy też nie przestaliśmy. W Chinach, mamy fabryki w Chinach, tak. Romet z Bydgoszczy produkuje w Chinach. Rozumiem. No i mają największe ciężarówki na świecie, produkują. Takie, które wywożą urobek z kopalni odkrywkowych. Niesamowite, jak się widzi zdjęcie człowieka stojącego na tle koła, tej wywrotki, koło jest znacznie wyższe od człowieka. Robią parę zdumiewających rzeczy. Optyczny przemysł, znakomity. No a teraz
przy pomocy Chin, czy przez Chiny, zbudowali wielki ośrodek przemysłowy. Ale też chyba informatyczny, taką białoruską krzemową dolinę. Tak, 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 między innymi. No, dzisiaj tak na tym to polega. Czyli co, nie wnikamy, ile tych pałacy jest i no co? Można liczyć, ale po co? Teoretycznie może być to prawda, tylko że z czego ta informacja wynika? No z jakiejś wrogości, z jakiejś zawiści. Ja nie wiem, co robi Nawalny i czym jest agentem. Ja nie wierzę, że nic z tego nicowego sam wpadł na pomysł, że zmieni ustrój i co, zostanie prezydentem Białorusi. Przecież wyjechał na to leczenie, wypuścili go, wrócił i wrócił nielegalnie chyba. W każdym razie zaczął dalej robić robotę przeciwko prezydentowi i wylądował w więzieniu. Jaki facet, który już był na Zachodzie, wraca, wsadza głowę w sidła? On widocznie jest częścią jakiegoś planu większego i dalszego. Coś po tym jego aresztowaniu musi nastąpić. Mhm. Bo inaczej byłby zupełnym idiotą, gdyby pakował się, tak? Proszę o zamknięcie mnie w więzieniu. Wracam z Niemiec. I to chyba byłoby na tyle. Czy jeszcze mamy jakiś temat jeszcze na zakończenie? Na zakończenie krótko. Powstała organizacja księży, nie patriotów, ale zwykłych księży. O. Tak się nazywają chyba. I zwykli księża odcinają się od polityki, a jednocześnie wprowadzają politykę do serca Kościoła, kwestionując prawdy fundamentalne. Dla obserwatora polskiego Kościoła uderzającą cechą jego udziału w życiu publicznym jest niesłychana bezradność. Znaczy Kościół, Matka Boża, nic nie robi w takich czasach, jak mu tutaj jakaś opuchlizna rakowa wyrasta pod bokiem. Czyli większa odpowiedzialność spada na poszczególnych księży, na proboszczów, na niektórych biskupów, których kilku mamy. Mój ulubiony, który przyjechał do Polski z Kazachstanu, gdzie przez lata posługiwał, biskup Lęga, jest w tym moim ulubieńcem, ale on dostał zakaz publicznego występowania. Czyli jest na takim wygnaniu, można powiedzieć. Mieszka sobie w Licheniu i z nikim się teoretycznie nie ma prawa oficjalnie kontaktować. No prawdopodobnie dotarcie do niego jest bardzo trudne. Żeby go odbić z więzienia, zorganizować mu ucieczkę i gdzieś zaprosić do jakiegoś pałacu biskupiego. Ten pałac, on jest przyzwyczajony do skromnych warunków. W Kazachstanie pałaców nie miał. Ostatnio czytałem, a to drugi, jest autobiografia wyszła biskupa Fultona Sheena, amerykańskiego, takiego bardzo mocnego katolika, który też miał jakieś przykrości w Watykanie. I on opowiada, jak kiedyś jechał w metrem biskup jechał i wszedł pijany facet, uwalił się obok niego, otworzył gazetę i coś czyta. I co on to czytał? O jakieś słowo spytał. Takiego ukarania księżowskiego. I on coś pyta, co to oznacza. A on mówi, to oznacza, że jak człowiek mówi, ma cukrzycę i pije, to powinien na siebie uważać, bo długo nie pożyje. A on mówi, aha, to rozumiem. A biskup go pyta, dlaczego pan pyta? Właśnie przeczytałem, że papież ma cukrzycę. Tak można się wpakować, udzielając lekkomyślnej odpowiedzi. To co? Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był pan Lech Jęczmyk. A Państwa zachęcam do oglądania naszych filmów wszędzie tam, gdzie one są dostępne, i na CDA, i na BitShoe, i na Rumble, i na Facebooku, i jak Pan Bóg da, to też na YouTubie. Wszędzie tam nasze filmy, które staramy się na bieżąco udostępniać, a także zapraszam do naszej księgarni pod nazwą cep-sklep.pl, cep jak Centrum Edukacyjne Polska-sklep.pl, a w niej zarówno nasze książki, tak jak tu widoczna dwutomowa biografia generała Francisco Franco, pióra doktora Sławomira Dawidowskiego, książki z dwóch serii naszych wydawniczych, Gorące tematy, tam są trzy książki w tej chwili, niebawem czwarta, Pierre de Villemarais, źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, to trzymam w ręku, a także sześć książek z naszych konferencji historycznych. Dwie książki dotyczą Piłsudskiego sanacji, jedna kresów wschodnich Rzeczpospolitej i trzy książki kulis II wojny światowej. Polecam książki profesora Wielomskiego i jego pismo Profide Rege et Lege, redaktor naczelny, profesor Wielomski, Spór o państwo narodowe. Ostatni, 84 numer tego pisma, a także książka autorstwa Adama Wielomskiego i Magdaleny Ziętek-Wielomskim, Państwo narodowe i jego wrogowie. Polecam książki m.in. Pawła Skuteckiego, Ostatni taki rok, zbiór felietonów z roku 2020, napisane przez posła na Sejm ósmej kadencji. Książka... Gdzie on drukuje te felietony? One są drukowane w piśmie, znaczy na portalu, Nasza Polska, to jest portal, portal internetowy. On tam kilka felietonów chyba na tydzień robi, no i je zebrał i umieścił w książeczce. Niedawno była rocznica marca 68, rewolta marcowa, narodziny, życie i śmierć PRL-u. Autor, to jest pseudonim autorski, Jerzy Brochocki. Myślę, że bardzo ciekawa pozycja, kto się interesuje historią Polski, także historią syjonizmu w Polsce i tej rozgrywki, która się rozegrała w okolicach marca 1968 roku. Polska w cieniu żydostwa, Jacek Międlar, Wielcy Polacy o Żydach, między innymi Wincenty Witos, Krasiński, Dmowski, ojciec Kolbe i wielu innych, ich stosunek do kwestii żydowskiej. Drugi tam powinien być Żydzi o Polsce. Żydzi o Polsce. Zasugeruję autorowi, żeby ewentualnie tak nazwał. A tu jest też o Żydach. Kolejna książka, Żydzi, gender, multikulti, czyli oszustwo i szajba. Katarzyna Treter-Sierpińska kilka razy już tutaj występowała u nas, komentując aktualności. Myślę, że książka warta Państwa uwagi. Książki Henryka Pająka, jest ich 76. Ja mam 6. Ja mam 6 u siebie, że tak powiem, sprzedaży. To jest najnowsza, Degeneraci ludzkości z Billem Gatesem na okładce, ale mamy też książki Idą po Polskę oraz książkę Państwo Polin w państwie polskim oraz trzy książki dotyczące żołnierzy wyklętych z Lubelszczyzny, które też bardzo polecam. Jedno, Melinda Gates, jego małżonka nieodłączna i biorąca aktywny udział w życiu politycznym, nosi krzyżyk. Widziałem fotografię do góry nogami. To coś znaczy. To nie jest przypadek. To znaczy, że jest wyznawczynią szatana po prostu. I uważam, że Bill Gates jest w tej chwili ambasadorem szatana na ziemi. Książki polecam również pana Sławomira Kozaka. Większość z tych książek wokół wydarzeń 11 września. W tym roku mamy 20. rocznicę 11 września 2001 roku w Waszyngtonie, w Nowym Jorku. Książki, o których mówię, to jest Operacja Terror,
Sławomir M. Kozak, Czarny Wrzesień, 9/11. Mnie to się zawsze kojarzy z nazwą tego komando palestyńskiego, które uderzyło w czasie olimpiady w Monachium. Też się nazywali Czarny Wrzesień. Zdaje się, że w tej książce pana Sławomira M. Kozaka, też do tamtych wydarzeń z Monachium, jest jakiś odnośnik. I Przechwyceni. Sławomir M. Kozak, no jak zawsze problem, czy samoloty myśliwskie mają prawo strącać samoloty pasażerskie w szczególnie kryzysowych sytuacjach. Tak, tak jest. Wprowadzono ważny przepis. Samolot musi próbować. Są dwójki dyżurne myśliwców, które takiego pasażera najpierw usiłują utrzymać kontakt, nawiązać kontakt radiowy, potem przelatują, ponieważ są szybsze, przelatują mu przed nosem, przed szybą samolotu tego. Jeżeli po dwóch takich przelotach on nie reaguje, nie zmienia kursu, to się go strąca. Jeszcze ostatnia, najnowsza książka Sławomira M. Kozaka, Covidowe jeże, to jest z kolei o kulisach tego, co zwykło się nazywać plandemią koronawirusa w roku 2020. O samej pandemii trzy części, bo mam tutaj dwie. Jedna dzisiaj zamówiona jest w drodze, myślę, że się w najbliższym czasie pojawi. Fałszywa pandemia, krytyka pandemii ze strony naukowców i lekarzy. Książka wydana przez Fundację Osuchowa Grzegorza Brauna. Książka pana doktora Tomasza Greniucha, Śmiertelni, historia oparta na faktach, a jest to historia kapitana Bartka, czyli Henryka Flamego i jego zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych, oraz dwie książki, takie monografie, Goralen Folk, historia zdrady. Jest to pierwsza tak obszerna książka na temat tych górali, którzy podjęli kolaborację z III Rzeszą Niemiecką w czasie II wojny światowej, oraz druga książka, Wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej, autor Tomasz Formicki. Myślę, że książka bardzo ważna dla tych, którzy się interesują sprawami służb specjalnych. Bardzo dziękuję Państwu również za wsparcie finansowe. Dzięki niemu możemy istnieć, działać i rozwijać się. Jeżeli chcą Państwo nas dalej wspomagać, numer konta jest na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Z Panem Bogiem. Do widzenia. Z Panem Bogiem. Dziękuję. Dziękuję.